Panie, panowie, lecimy z kolejną grą. Po stronie prawej w kolorze czerwonym jest Mana. Po stronie lewej jest Lilekane. Mana coraz bliżej Challengera, naprawdę coraz bliżej. Zaraz upewnimy się, gdzie to jest. Chyba dwa mecze powinien wygrać, jeżeli się nie mylę. Ha. Zaraz będziemy mieli pewność, przepraszam, najmocniej. Okej. No i na razie to jedna próba skautująca grzecznie. Powolutku. Mam nadzieję, że mana właśnie, szukam tej many. Mana, Lilekane, jeżeli mana teraz wygra, czeka go potem jeszcze jeden mecz o awans. Więc mana teraz z Lilekane'em, potem będzie grał jak coś z Optimusem lub... Optimus, Bly lub Hate Me. Jest szansa, jest duża szansa. Oj, 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 mana zeskautował tutaj te proxy, które się szykowało. No i więc mana wie, co się święci, zdaje sobie sprawę, nie da rady zabić oczywiście tej SCV-ki, skończy się robić faktorka, ale Polak będzie na to gotowy. O, zabił SCV-kę. Cyklon Pylona stawia, bo to będzie fajne, ten Pylon będzie uber, ten Pylon będzie bardzo fajny, bo uda się może jakieś tej budynki rozwalić. Zaraz zobaczymy, Mother szybko już się tam zbiera, dwójka Marinesów się pojawiła, Zelot jest z przodu. No i będzie to odpalone. Pytanie, co spróbuje rozwalić? Już odpala, na dzień dobry rozwala reaktor, tutaj nie może się dostać w żaden sposób pod ten reaktor. Niestety energii na kolejny podnowy charge nie ma, dwa gate zrzucone, Stalk również jest w drodze, więc produkcja Marinesów właśnie została mocno przyblokowana, 50% tak naprawdę. Lilekanin się mówi, Lilekane, może i być Lilekanin, oj, trochę szkoda tego Mothershipcora, no bo ten będzie zniszczony, ale w tym momencie zobaczmy, Techlap jeszcze tutaj, o, może nie do końca. No jednak, chociaż byłoby dobrze, żeby zniszczył tego cyklona. Ach! Tak niewiele brakowało. Z drugiej strony ten cyklon ma, no był na jednego, jeden strzał i będzie po nim. SCV-ka się pojawi, niestety będzie naprawiane. Pewnie Siege Tank w drodze jeden, jest Pylon. Mothership Core kolejny postawione, Sentry. No nie będzie to przyjemne, na pewno to nie będzie przyjemne, tym bardziej, że jest Supply Block. Niewiele brakowało, byłby cyklon zniszczony, byłoby już wtedy o wiele łatwiej. Szkoda. Jeszcze do tego wszystkiego mam Medivaca. Jest tutaj mała sterata, Mothership Core... Gdzie? Mothership Core leci na drugą stronę. To jest dobry pomysł z tym Mothership Corem, tylko jeżeli on chce, niech on tutaj już poleci i zajmie się tym Echo. Ops z przodu, chyba że mana sam nie był do końca pewny. No i teraz ten Siege Tank będzie rozstawiony, więc tu można się już cofać. Kolejne jednostki rzucać. Będzie Immortal, jest Immortal, na pewno będzie przydatny kolejny Pylon dorzucany. I o to chodzi, ten Mothership Core teraz wpadający w to miejsce. Wiecie co zacznie robić? Dużo, dużo złego. Pojedyncza wieżyczka postawiona z boku, trochę za późno. Mana próbuje wejść, Guardian Shield odpalony. No i teraz trzeba się dostać do tego Siege Tanka, zniszczyć Siege Tanka byłoby idealnie. Nie wiem co się uda, dobra, Zelot już jest, potem wszystkim Siege Tank będzie zniszczony, no to to jest dobrze, ale to wszystko, co udało się w tym momencie, rozwalenie SCV-ki na pewno by się przydało, to i niewiele brakuje, żeby tego cyklona zniszczyć i mana już siedzi nad przycinkiem, 3 SCV-ki zabite, pamiętajmy, że Immortal za chwilę będzie gotowy, bunkier nie da rady tutaj, Immortal będzie niedługo gotowy, a to jest tak piękne i cudowne, to już jest 5, za chwilę będzie 6 harvesterów zabitych, jeszcze chwilkę, będziemy mieli 6, 7, tu już za chwilę będzie 8, świetnie manie to wychodzi, Mass Recall będzie mógł oczywiście tutaj użyć, co jest jeszcze lepsze, będzie mógł na lewą stronę sobie przelecieć, tak jak na załączonym obrazku, tu jeszcze kolejne SCV-ki zabije, no i będzie miał cały czas na wydobycie 10 SCV-ek, już jest zabitych przez Polaka i Mass Recall w tym momencie jest potrzebny. Mass Recallu, jest Mass Recallu,
Świetnie to wyszło. 11 SV-ek zniszczonych. Dzięki temu mana ma przewagę w ilości harwesterów, ale nie ma mułów. Nie ma niestety mułów. To jest dla niego problem, bo te Power of Mule swoje będzie robiło. W międzyczasie pojedynczy Liberator gdzieś tutaj będzie rozsewiony. To jest o tyle fajne, że można by zniszczyć na przykład tą faktorkę, gdyby bardzo chciał. Photon Overcharge się przyda. Mamy 3 stalki. Jest bezpiecznie. 18 sub od Torpida. Jeszcze przyjemniej, ale dzisiaj te suby wpadają. Takie to miłe i przyjemne. Nowych za dużo nie ma, ale przeżyjemy to wszystko. Przeczekamy. No i w międzyczasie o to chodzi. Rozwalić mu faktorkę nawet zniszczyć. No niech spada, to jest gaz, to są minerały, ale on nie chce tego niszczyć. On chce atakować. On chce tutaj atakować jednak. No nie ma potrzeby tak bardzo się zatrzymać, aż parę tych strzałów mógłby oczywiście oddać. Pamiętajmy, że Terran nie jest w stanie nowych jednostek produkować. Terran nie może nic nowego tutaj zrobić. Gdzie jest w ogóle ten liberator? Są dwa liberatory. Jeden będzie zniszczony. Kilim. No i trwa wrzucanie jednostek do środka. Jeden Immortal jest, drugi Immortal jest. Próba wrzucenia kolejnych. Tego już jednak nie dał rady. Immortale siedzą w środku, co jest bardzo ważne. Teraz będzie o wiele łatwiej oczywiście rozwalać, jak coś... Ale co on chce rozwalać? Sypałkę będzie rozwalał. Okej, będzie sypałkę tutaj rozwalał, ma wizję dzięki temu wszystkiemu, co się dzieje. Można bunkier szybko zniszczyć, można potem rozwalić supply, tylko ona się dobrze zastawi. Uwaga, liberator będzie rozsewany, więc trzeba się pozbyć tego. Z kodu Immortalem uciekł. 4 harwestery zabite, mana stawia sobie ekspansję bliżej tej przodu, no i pod liberatora nie podejdzie. Szkoda, że nie zdążył wrzucić jednostek tutaj do środka. Dobrze, że jest ops, zwierzyczka będzie zniszczona, kolejne supply depot, to jest podwójne, Ulilekenin, jeżeli by to stracił, a chyba straci, nie straci. A nie miał jak nawet zniszczyć obserwera, żeby było zabawniej. Okej, to było trochę smutne, bo nie miał czym zniszczyć obserwera. Zeskautował, że jest obserwer, ale nie było komu tego rozwalić. Sichang z tyłu rozstawiony, próbują jednak adepki wbić się, nie dały rady, bo w ostatniej... Filip dostawione supply depot, ale tu przewaga Polaka jest naprawdę znacząca, no i on jest cały czas agresywny, nie odpuszcza. Jeszcze raz będzie jednostki wrzucał do środka i byłoby dobrze wrzucić się bezpośrednio pod Siege Tanka. Pod Siege Tanka. Panie dobry, pod Siege Tanka. GG! 1-0 dla Many. Ja cię serę, ty mnie serem, a ja cię mieczem poubię. 1-0 dla Many, po stronie lewej w kolorze czerwonym jest Mana, po stronie prawej w kolorze zielonym jest Lilekenin. Proszę Państwa, trzymamy kciuki, jak zawsze oczywiście, za polskiego gracza. Jak teraz Mana wygra, będzie już coraz bliżej kolejnej, będzie bliżej głównej imprezy. O tak. W międzyczasie proby lecą. No dobrze, słuchajcie, powolutku. Powolutku, niech nam się to wszystko rozkręca. Próbował Lilekenin, no, cheese'a zrobić. Nie wyszło, nie udało się. Przepraszam Was najmocniej na sekundę. Dźwięk zniknie na chwileczkę. Dźwięk zniknął, bo mój nos potrzebował odpoczynku. Wiosna, ach to ty. Cholerna wiosna. Mamy suba na kolejnego nowego pięknego. Dziękuję Clayman. Clayman zasubskrybował kanał przed chwilką. Jest nam bardzo miło. Wielkie dzięki, szefie, naprawdę. Subhype. W międzyczasie startie dostawiony. No dobra, no i mamy Command Center, no i do tego wszystkiego faktorkę, no i do tego wszystkiego baraki, Obamy, haha, a już nie mogą, nie Obama, Trumpa. Baraki Trumpa, w międzyczasie expa postawiona, no jest 1-0, Polak jest w dobrej, spokojnej sytuacji. Stargate kończy się robić, Oracle pierwszy w drodze. Czy Mana coś ciekawego może tym zrobić? Na razie obrony z tyłu żadnej nie ma. Miny też nie będziemy mieli, bo zauważcie, że Lekenin w tym momencie stawia sobie techlap przy tej faktorce, więc mina nie została wyprodukowana. Tylko jeden Marines to jest... to może być mało. Czy on tutaj spróbuje zrobić to, co ja myślę, że chciałby zrobić? Bo gdyby się zadać na przykład Banshee, to bym się uśmiał.
On, albo Raven, no bardziej prawdopodobny jest Raven, ale jako że Polak zaczyna z Stargate'em, to jest tak dobrze, bo potem może mieć Phoenixa, a jeżeli będzie miał być tutaj Banshee, to dalej ma Phoenixa, a jako detekcję oczywiście Oracle, więc mina jest w drodze, a my popatrzmy, co się będzie działo. Zobaczmy, co on tutaj wykombinuje, co będzie chciał zrobić i Cloak! Jest Cloak, będzie Banshee. Jeżeli ta mina się w dobrym miejscu nie zakopie, będzie problem. Najważniejsze, żeby Mana jednak zeskautował. Phoenix jest tutaj idealny. Phoenix jest tutaj idealny do obrony przed tym, co się będzie zbliżało. Jest ta mina zakopana, trochę bardziej po stronie prawej. Szóstka Marinesów, więc Oracle mocno nie poszaleje. Ważne jednak byłoby, aby zeskautował, bo zobaczy Mana, że coś tutaj się dzieje. Aha, cofnij się Grzesiu, ostrożnie. O, już po nim. Dwie CV-ki zabił. Chyba nie widział tej miny, to i było dobrze zakopane. No trudno. Trzecią bazę sobie w tym czasie stawia. Robotik dorzucił. Phoenix w drodze. No i obawiam się, że tutaj jednak jeszcze jedno Oracle byłoby jednak przydatne, żeby móc oznaczyć przeciwnika. Okay. Phoenix czeka. No i trzeba teraz popolować oczywiście na Banshee. Gdzie jest to Banshee? Nie ma Banshee. Pozbył się Banshee. Dobrze widzę, że pozbył Banshee? Tak, pozbył się Banshee. Nie stracił Banshee, prawda? Stracił Banshee, cholera jasna. Stracił Banshee. Mina podniesiona, mina wypatrzona. Złapana, więc na razie Mana odbija tu agresję przeciwnika. A widzimy tej cienie jednostek. Bardzo słodkie. Żeby Maciej Makuła. W tym samym momencie również dorzucam Twilight Cancel. Czekam na upgrade drugiego poziomu. Może z czasem, ale na razie upgrade dla adeptek. Więc Phoenix adeptki na razie. I to jest fajne, bo niecała baza, jak zauważymy, jest tutaj broniona, więc jedną SCV-kę, jednego Marinesa można złapać, kolejnego już sobie chyba tutaj odpuści, ale co jest ważniejsze, zeskautować. Przede wszystkim, żeby przy okazji scout był pełny. No takie lecenie. Ravena zabije! Za wszelką cenę jednak Ravena zabije, bo Raven były później problemem. Kolejny Raven jest stworzony w Lekenin. Plus jeden do ataku. Tak, ludzie tutaj na czacie sobie śmieją. No sprzedaż, procesor, jest próba sprzedania procesora, telewizor, klawiaturę i GTX 750 Ti. Proszę bardzo, ile rzeczy są ludzie sprzedać. Ja na przykład mam obudowę do sprzedania Sharkuna. Mam też PlayStation VR do sprzedania z 5 grami, kamerą i 2 kontrolami Move, ale jakoś tego nie reklamuję na czacie. Ja to reklamuję bezpośrednio na streamie. No i Phoenixy z przodu czekające na cokolwiek dobrego. Zobaczmy, pełny wall, bardzo potrzebny w momencie, w którym są adeptki grane. Scan pokazuje trzecią bazę. Lil Kenin ma naprawdę przerąbane, bo siedzi na dwóch bazach, nie może nigdzie wyjść. Mana nie musi go atakować, może zajmować się swoją technologią, może zajmować się swoją armią, lepiej rozwijać eko. Spakowany War Prism, to będzie leciało gdzieś na bok. Tu jest mina, tu jest wieżyczka, więc to jest problem. To może być problem. Mana tu musi uważać. Lepiej, żeby prawą stroną nie leciał. Może mina go nie capnie, ale wieżyczka na pewno parę salw odda. Tak, mina go nie złapała, to jest dobre. Jednostki są już dropowane. Idealnie znalazł miejsce. Warpuje nowe. Podjeżdża adeptkami na dole. Idę rady, bo wejście jest otwarte. A i zamknął mu te wejście w ostatniej sekundzie. Adeptki są już w środku. Przejeżdżają do kolejnych baz. Przynajmniej częścią próbuje to przerzucić. Dokładnie to robi Phoenixy w środku. Podnożą Marinesy. Wystrzelimują. No, tylko tutaj szkoda, że proszę podstrzelanka się nie przedostał. Otwarte jest przejście z drugiej strony. Byłoby dobrze, żeby tutaj podnieść. GG! Mana! W kolejnej rundzie gratulujemy! Jeszcze jeden mecz i Mana wygrywa. Jeszcze swoim zabezpiecza sobie miejsce w Challengerze.